Cześć, witajcie. Mamy w 6:30. Rano, połowa czerwca. I co? Prawdopodobnie będziemy dzisiaj kopać pierwsze fundamenty w tym roku. Więc może być ciekawie, a może być nieciekawie, bo teren wykopu był zalany. Chłopaki tam wypompowali wodę, czekali aż to przeschnie, w nocy znów coś tam popadało. Może się okazać, że pojadę i wrócę, tak? Ale w nocy popadało niedużo, no ale popatrzcie sobie, czarne chmury. A generalnie pogodynka mówiła, że będzie ładna pogoda cały tydzień. A tu taka skucha. Na tym naszym jeziorku coś tam trochę wody widać. Wydamka ma się chyba nie dość życia, ale coś tam trochę wody widać. Ja tu mam blisko, zaraz dojadę sobie na osiedlu, na budowę i zobaczymy, co z tego będzie. Thank you.
kopię sobie tu powoli. No i co, i pogoda się nie wyrobiła. Myśleliśmy, że się wyrobimy z tym bez deszczu, no ale pada. Ja to dokopię. Chłopaki się schowały. Schowali się i jeżeli chodzi o ten niwelator, on jest tam, to jest taki niwelator na, no, na taśmie takiej, tak? Na przeprzewodowy, tak? No on deszczu nie lubi, więc największa zmora, jak się ma glinę właśnie w podglebiu, to deszcz. On to rozmoczy, to uplastyczni to wszystko. Żeśmy się na tą robotę to już umawiali ze 2 tygodnie, jak nie lepiej, tak? Mam nadzieję, że to tylko trochę coś popada, bo to chłopakom tutaj narobi bajzlu. O, przeleciał deszczyk, może odpuści. Ja tu jestem tak już okopany, że dosłownie nie mam się jak ruszyć. Mierzymy każdy centymetr, bo po prostu nie ma co z tą ziemią zrobić. Na pojedynczy centymetr już jest, się liczy, bo po prostu już każdy kawałek, gdzie mogłem obsypać, to już jest obsypane i tak rozpycham, gdzie mogę. To wiecie, to jest jak tak jest gęsto tych ław, tego wszystkiego, to najlepsza by była mini koparka. Tylko że w takiej ciężkiej glinie no zeszłoby mu się, tak? Bo tu ławy są, rozkopuję te ławy na 70, w środku na 90, a mam 60 łyżkę, no to trochę muszę porozkopywać to, tak? Niektóre są 80. No tak, kiedyś tak żeśmy kopali, pamiętacie, kto jest dłużej na kanale, to też miałem taki, z jednej strony 120, z drugiej 90, a to tacy projektanci po prostu, nie będę komentował, bo to, no jemu to tam pasuje, ale weź to kop teraz, tu tyle, no. Standardowe łyżki na koparkę to właśnie 60 do kopania, tak? To będzie taki trochę blok, bo to z tego co zrozumiałem, to 11 mieszkań, to już tak bardziej pod blok, nie? Teraz muszę się jakoś tu poobracać i się w ogóle stąd wydostać. Zostało mi do dokopania jedna poprzeczka i tutaj kawałek do końca na ostatniej ławie i tu też taka poprzeczka, tak wewnętrzną taką ławę. Ciężko się to kopie, bo jak chcecie cienko zebrać, to nie chcę to brać cienko, bo się wyrywają takie skałki. Później tam szylizuje. Chwilę może popada i
przejdzie.